Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądźmy wygodnie. Pozdrawiam Was tu, wszystkich obecnych, drogich internautów. Rozpoczynamy największe święta naszej wiary. Triduum paschalne i święta zmartwychwstania. Bez nich nie byłoby nieba. Bardzo musiał w cudzysłowie Boga boleć występek Ewy w raju. Taką karę musiała ludzkość otrzymać. I potrzeba było takiego odkupienia i takiej miłości, aby dać znowu nadzieję na raj, na niebo. Ale cóż, żyjemy w dobie fałszywego ekumenizmu i nikt się tym nie przejmuje. Że kto nie spożywa Paschy, będzie potępiony, zginie. Przyglądnijmy się w czytaniu z Księgi Wyjścia. Tej nocy przejdzie anioł śmierci po ziemi egipskiej. Kto będzie spożywał Paschę i pokropi krwią baranka odedrzwia, temu się nic nie stanie. Pięknie wykładają na teologii Pascha figurą Eucharystii. Baranek paschalny figurą Pana Jezusa. Wszystko wyjaśniają, nóg łamać nie będą i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mówią o konsekwencji nieuczestniczenia i niekorzystania ze współczesnej Paschy, którą jest Msza Święta. Skoro wtedy tego wieczoru przez Egipt przeszedł anioł i pozabijał wszystko pierworodne, poczynając od muchy, osła, konia, kończąc na człowieku, to jakże wy myślicie, że się dostaniecie do nieba z kontem bankowym, z tytułem profesora, z tytułem notariusza, architekta, lekarza? Jest precyzyjnie powiedziane w Piśmie Świętym. Kto spożywa moje ciało i pije krew, ma życie wieczne. Dzisiaj mi zabrzmiały te słowa z Księgi Wyjścia bardzo mocno. I rozpoczęli zamach na Paschę. Walkę ze Mszą Świętą, sprowadzając ją do symbolu, do pamiątki, a nie do rzeczywistej ofiary. Święty Paweł dzisiaj wspomina w liście do Koryntian to wydarzenie, wziął chleb, wziął kielich, mówiąc, kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to na moją pamiątkę. I Paweł dodaje, ilekroć bowiem ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie. Jest pokazywany żywy wymiar Golgoty. Oni nam będą mówili, łamią dalej wasze sumienia, udzielając wam dzisiaj obficie
Pana Jezusa pod postacią chleba i krwi pańskiej i wina. Paweł nie mówi to w wymiarze łączenia. Ilekroć bowiem spożywacie chleb albo pijecie kielich. Krew pańska jest przywilejem kapłana. Jest to zwieńczenie ofiary. On jest ofiarnikiem. Tracicie tyle łask, kiedy wyciągacie ręce po nie swoje sprawy. Sobór Trydencki perfekcyjnie to zdefiniował. Kto przyjmuje chleb, ciało pańskie, przyjmuje ciało i krew całego Pana Jezusa. Czyńcie to na pamiątkę. Nie zmieniajcie. Nie wyszukujcie nowych ujęć, nowych swoich spostrzeżeń. Wystarczy nam już Kolumb, odkrył Amerykę. Wystarczy Magellan, odkrył cieśninę w wyjące czterdziestki. Już nam na płaszczyźnie wiary nie potrzeba kolejnych Kolumbów. Podczas jednej z wizytacji na ziemi polskiej w minionym czasie na błogosławieństwo lud biskupowi uklęknął na koniec mszy świętej. Biskup nie wytrzymuje i mówi do ludzi: Bóg wchodzi przez rozum, przez głowę i serce, a nie przez kolana. Rozum zdobywa się, mówi, przez głowę i serce, a nie przez kolana. Przypominam, w czasie męki Pana całe niebo klęczało. Kiedy On umierał, kiedy był ogłaszany wyrok śmierci u Piłata. I wielkie wydarzenie z umywaniem nóg. Szkołę Pana musi każdy przejść. Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną, rzekł Pan do Szymona. Wiecie, na czym polega dzisiejsze umywanie nas? To Wam za chwilę pokażę przez cierpienie. Bóg dokonuje tego przedziwnego obmycia nas i wprowadza do udziału z sobą, czyli chce nas przebóstwić. Nakazując postawę sługi mycia nóg, pokazując ten obraz, Pan Jezus chce nam powiedzieć, abyśmy z nieprawdopodobną miłością podchodzili do siebie. Abyśmy tak czynili, jak nas uczył sam Pan Jezus. Biorę Was w nasze rozważania. Mam takie wielkie pragnienie, aby być blisko przez te dni z Panem Jezusem. Przez te nadchodzące dni będę szedł za słowami Pana i chcę Wam pokazać, że Pan Jezus jest drogą dla człowieka do przebóstwienia. Bóg chce każdego z nas zanurzyć w swoim bóstwie.
chce nas przebóstwić na Jego obraz i wedle swojego pragnienia. Skoro niewiele z tego pojmujesz, Bóg ma sposoby. Ma drogę i dla maluczkich, i dla wielkich, dla chromych i dobrych biegaczy, dla z tytułami i tych najprostszych, ledwo sklejających zdania. On ci chce na swój sposób przebóstwić wedle swego pragnienia. Pan Jezus mówi, moje serce pragnie przyciągać słabość i przemieniać ją według mego upodobania. Moi drodzy, wszyscy mamy słabą naturę. Gdybyście po jednej spowiedzi chcieli złamać siebie i upodobnić do wymiaru anioła, no to do miesiąca Kościół jest niepotrzebny. Bóg zna te nasze słabości. Wie, moi drodzy, że będziemy upadać. Zawsze patrzy na naszą walkę i na nasze podnoszenie. Źle was kształtują ci, którzy się tylko skupiają na waszym upadku i poprzez ten upadek chcą cię do ziemi przygnieść i ci udowodnić, że jesteś niczym. Nie. Jesteś dzieckiem Boga. Ciąży na nas piętno buntu Ewy i Adama. Dlatego też musimy się uciec w ręce Boga, to co dziś nasz Pan tu zrobił. Uciekamy się poprzez niewolę, przez żertwę. Nie jesteśmy w stanie sami udoskonalić się. Za słabi jesteśmy. Tym bardziej, kiedy szatan rozlał tyle współczesnych chorób na płaszczyźnie ciała, materializm, konsumpcjonizm, na płaszczyźnie ducha, modernizm, liberalizm, racjonalizm. Duch i ciało są dzisiaj zagrożone tymi wielkimi chorobami. I oto Bóg mówi do nas, Pan Jezus, piorunujące zdanie. No co nas może do Niego upodabniać? Jaki ma sposób? Tak. Cierpienie upodabnia stworzenie do Stwórcy. Bo tylko człowiek otrzymał tę łaskę. Pismo Święte, Ewangelia. Pan Jezus w swoim nauczaniu pięknie o tym mówi. Kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Nie ma innej optyki. Cierpienie upodabnia nas do swego Stwórcy. Odrzucicie, bo możecie. Tu się nie dziwcie, że czeka was to, co opisuje siostra Faustyna. Widziała trzy rodzaje ludzi. Ci, co nieśli z radością swój krzyż. Ci, co idąc tak biadolili, narzekali. I trzecią grupę, która sobie mówiła, że odrzuciła krzyż, że są wolni. Oni szli bez krzyża, ale go wlekli za sobą. Ten krzyż szedł cały czas za nimi. Tylko człowiek może stać się zjednoczony i przebóstwiony według swej woli, wolnej i na miarę swego pragnienia. Czyli my musimy pragnąć i do tego dokładać nasz wysiłek. Święty Szymon Słupnik, kiedy już na supie siedział, to moi drodzy,
raz na tydzień tylko soczewicę jadł. U niego było nieprawdopodobne pragnienie Boga, pragnienie zjednoczenia z kilkuset kilometrów. Ciągnęli ludzie, by słuchać jego kazań, które głosił dwa razy. I by pod tym słupem, nieraz na 20 łokci wysokim, czy 10 metrów, doznawać cudów uzdrowienia. Żadne zwierzę, żadne stworzenie tej ziemi prócz człowieka, a także żaden anioł nie może wybrać cierpienia, aby ubóstwić swoją naturę. To jest coś nieprawdopodobnego. Mówiłem wam zawsze, że w Kościele katolickim wykpiono świętych, wykpiono ich święte życie, ich cuda. Po co? Bo zrezygnowano i zniszczono cały proces przebóstwiania was i przekonywania was, że możecie wybierać cierpienie, bo Bóg chce ubóstwić twoją naturę. Dlatego przedtem święci potrafili na wielką wodę położyć płaszcz, wziąć ludzi, którzy wchodzili na jego płaszcz, siadali i przepływali wielkie rzeki. Potrafili kazać krokodylom, jak to czynili ojcowie pustyni w Egipcie, i przewoziły im kamień przez nich w pyskach. Bloki skalne. Krokodyle pomagały budować świątynię. Taki Józef z Kupefurtu potrafił się unosić z ziemi pionowo nad mury klasztoru i parę metrów nad ziemią udawać się do miejsc świętych. Zatrzymywali pioruny, zatrzymywali grady. Mieli potężne dary, jak jeden ze świętych, kiedy go Rzymianie gonili, otoczyli górę. I kilkuset żołnierzy rzymskich idzie na szczyt, bo są pewni, że tam, bo ślady tam prowadzą, idą na szczyt i co widzą? Dwa drzewa. Tego świętego i jednego z wiernych, który go ochraniał, pomagał mu uciekać. I wszyscy legioniści mówią, że tam widzieli dwa drzewa. Goła góra. W końcu jeden na końcu odwraca się i widzi dwóch ludzi. Podchodzi, pada na kolana i prosi o chrzest. Zatrzymano proces przebóstwiania. Stąd wyśmiano. Te wszystkie wysiłki wprowadzono w kategorię mitu, legendy, niemożności. Żadne zwierzę, żadne stworzenie tej ziemi prócz człowieka, a także ten anioł nie może wybierać sobie cierpienia. Dlatego, jak chcecie zrozumieć sens cierpienia i te wszystkie doświadczenia cierpienia, jakie Bóg nam daje na tej drodze rycerzy Chrystusa Króla, żertw ofiarnych, to sobie często śpiewajcie, powtarzajcie hymn naszych żertw ofiarnych. Błogosławcie Pana wszystkiego dzieła, które by nie kwitły, gdyby nie cierpienie. Kiedy mnie już ścigano, a blisko był dekret, byłem mojego przyjaciela kapłana na mszy świętej, na nabożeństwie, i wtedy po raz pierwszy usłyszałem te słowa. Padłem na kolana przed ołtarzem i beczałem jak małe dziecko. Kiedy ich odwiedzałem, zawsze prosiłem, aby mi śpiewali tę pieśń. Dziś ona się stała hymnem
naszej drogi krzyża. Błogosławcie Pana wszystkie łzy i żale, każda moja słabość i upokorzenie. Błogosławcie Pana wszystkie moje rany, na które Duch Święty staje się balsamem. Niech Cię błogosławią wszystkie me niemoce, ból skrzętnie skrywany po bezsennej nocy. Błogosławcie Pana, że Mu ufam jeszcze, że mnie wciąż uzdrawia łaski swoim deszczem. Pamiętacie, często Wam przypominałem słowa świętego Andrzeja Boguli, czego on nam, ziemianom, życzy. Życzy nam tylko cierpienia. Mówił to 3 razy. Cierpienia. Cierpienia. Te wszystkie poniżania, te potwarze z ambon, z gazet, to wytykanie palcami, to jest nieprawdopodobna szkoła cierpienia, przez którą Bóg pragnie Ciebie i mnie ubóstwić. Wiem, że boli. Wiem, że żeśmy skorzy do buntu. Ale im większej pokorze to przyjmujemy, tym większe nasze zasługi. Przyjmując cierpienie według, mówi Pan Jezus, mego upodobania, człowiek może stać się podobnym do mnie. Tylko człowiek. Dlatego aniołowie zazdroszczą nam takiego przywileju. Zazdroszczą nam Komunii Świętej. Tylko człowiek został tak wyróżniony. Tylko dla człowieka Bóg tyle zrobił. Dlatego dzisiaj rozumiecie, dlaczego nasza cywilizacja na piedestał wynosi zwierzątko? Większe prawa mają zwierzęta niż człowiek? Bo jak utopisz małe kotki, a udowodnią ci po okoceniu, czy szczenięta psie, dostajesz 2 lata. W Makowie jest facet, siedział 2 lata, w rynnie topił pieski, sąsiad zadzwonił, dostał 2 lata. Wszystko jest ukierunkowane całkowicie w inną stronę. Rozwalają wszystkie nasze kręgosłupy ludzkie. Robią to perfekcyjnie. Pieski mają swoje cmentarze. Jeszcze nie słyszałem o kremacji pieska. Natomiast w Chicago widziałem potężny cmentarz dla psów, kotów. Tak jak rozwalono konstrukcję rodziny przez diabelski feminizm, tak teraz przez ekologię perfekcyjnie nas rozkładają. Dalej mówi Pan Jezus, człowiek wywyższony moją wolą, człowiek wybrany i ukochany przeze mnie ponad wszystko. Tylko człowiek może się upodobnić do Boga. Dlatego wchodząc w żertwę ofiarną, Pan Jezus ci mówi, ja Cię uświęcę, ja Cię poprowadzę taką drogą przebóstwienia, abyś się zjednoczył ze mną. Logiczne, że po takiej deklaracji staje się drugie stwierdzenie i pójdziesz do nieba. Ja Cię, Twój Bóg, Odkupiciel, doprowadzę do nieba. Stąd mówi Pan Jezus, powołanie człowieka jest do nieba. Mojej mamusi nie wolno myśleć o czyśćcu. Tyś już, mamusia, wypracowała niebo. Jaki czyściec. Walczymy wszyscy o niebo.
Przypomina, mija już rok przeszło, kiedy Pan Jezus mi rozkazał, ty się zajmij tylko zbawianiem dusz, bo nie pustaki, nie cement będą nośnikiem Twoim przede mną, ale ludzie, których mi przyprowadzisz. Przestańcie się bać. Zostawcie stary balast. Macie jeszcze kapłanów, spowiadajcie się. Skoro jesteś lękliwy, to ci dziadu skończony mówię, idź w Boże miłosierdzie do spowiedzi i do komunii. Tego dnia masz darowane wszystkie minione kary, czyśćca i doczesne. To stoi w dzienniczku siostry Faustyny. Skoro dalej się boisz, to już się módl o ufność i wiarę. Po takim czymś nie ma już pytań. Wtedy błagaj o wiarę, żebyś w to uwierzył. Czyli jak masz 18, 19 lat, jak moja obecna tu siostrzenica Martusia pójdzie do spowiedzi i wierzy w Boże miłosierdzie tego dnia za tydzień i do Komunii Świętej, Bóg jej daruje wszystkie wybryki, kary, jakie zasłużyła przez brykanie wobec mamy czy wujka. Będzie miała czyste konto. Otrzymujecie biały papier, niezapisany. Ludzie, na co wy czekacie? My się wszyscy musimy spotkać w niebie. I to jako banda w płaszczach czerwonych z chorągwiami. Jak nas pójdzie kilkanaście, a czy kilkaset tysięcy, a może milionów, będzie nas widać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek mój rycerz, czy ktoś ze mną, co działa, żeby nie poszedł do nieba. Powołanie człowieka zdradza sekret jego najwyższej godności. Córki i synowie Boga, stworzeni na obraz mojego bóstwa, mówi Pan Jezus, mają zasiadać na niebieskich tronach chwale Ojca mego, tak jak ja, Syn Boga. Znacie już wymiar czyśćca, znacie wymiar piekła, to jest po to, aby w nas troszkę pobudzić bojaźń Boga, Bożą. Ale dziś mnie mamula tylko niebo interesuje. I czasami tata był trochę twardy, to się za niego modlimy, żeby wylos tego czyśćca. Ratujemy, mamy tyle przestrzeń ratowania. Tyle pięknych modlitw nam podyktowały niebiosa za dusze w czyśćcu cierpiące. Za grzeszników, za tych, co konają w ostatniej chwili. Bóg daje taką możliwość bicia się o człowieka. Kiedy zszedłem na ziemię, wyzbyłem się tego, co boskie i upodobniłem się do tego, co ludzkie. Wyrzekłem się mocy i siły, aby stać się bezbronnym i słabym, abyście poznawali, jak się zdobywa chwałę wieczną. Nie mocą i siłą, ale łaskami nadprzyrodzonymi. Wyjdzie nasza książka Natura Kościoła na Kongres Maryjny. Tam będzie jeden z punktów. Kościół to łaska. Dlatego dziś nie liczymy już sami na siebie. Nie jesteśmy w stanie wykonać poruszenia nogą, co dopiero o kroku, czy biec w kierunku nieba. Dalej mówi Pan, niebo zdobywa się pokorą.
gdzie byście ćwiczyli pokorę, gdyby nas nie lali, nie tłukli, nie posądzali, nie pisali recenzji, nie komentowali Twojego pojawienia się w świątyni? Uczyłem Was i siebie wytrzymać, niewiele mówić. Nie gadać z kolegami, z koleżankami. Bo skoro się im wybeczysz, im wygadasz, no to z czym do Boga pójdziesz? Jesteście głupsi niż ustawa przewiduje. Powiedz to Bogu. On to wysłucha. A nie wszystkim możliwym pociotkom od Adama i Ewy. Niebo zdobywa się miłością. Dziś Pan Jezus pokazał ten wymiar, moi drodzy, miłości przez dar umywania nóg i poddaniem swej woli pod wolę Ojca w cierpieniu. Toście już porobili większość. Ci, co nie zrobili, zachęcam. Schodząc na ziemię, mówi Pan, stając się człowiekiem, ująłem ludzkość za rękę, aby jej pokazać, jakie jej jest przeznaczenie.